Siemanko wszystkim, z tej strony Korkes i Noah. No i Gothic, no. Taki fail trochę, jeśli chodzi o wstęp. Dobra, tam nigdy nie byłem dobry w jakimś tam rozpoczynaniu, kurde, czegoś. Psst. Nieważne. Hej, ty! Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Dobra, gadaj. Co tam masz za interes? Skończ z tym bełkotem. Mów, czego chcesz. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek Straży Miejskiej? Co? No, mam jakieś wyjście? Jeśli chodzi o strażników... Tak? Masz jakiś pomysł? A spróbuję tego. Do miasta mogą wejść zbieracze ziół. Co? Czy ja wyglądam, jakbym hasał po lesie zbierając kwiatki? Tak. A no wyglądasz, kurde, na takiego, co by ziółka se mógł zbierać. Dobra. Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Tego mi właśnie trzeba. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nikt na mnie nie zwróci uwagi, jeśli przebiorę się za wsiowego głupka. Doskonale. Dobrze się spisałeś. Oto obiecana zapłata. Co? Nędzne 50 złotych monet? Chyba żartujesz. Złoto to nie wszystko, przyjacielu. Niech ci to na razie wystarczy. Mam przeczucie, że wkrótce się spotkamy. I kto wie? Mogę być wtedy bardziej szczodry. Trzymaj się. Aha, to ten tego. Odzyskałem to złoto, które zapłaciłem za ten strój rolnika, także nie jest źle. Teraz trzeba się do miasta dostać. Ale nie wejdziemy tą bramą. Dobędziemy dodatkowe 500 expa, jeśli obejdziemy miasto dookoła i wejdziemy drugą bramą. Ale najpierw trzeba poubijać te bestie. Jeszcze były szczurki. O, właśnie, właśnie, coś tam chodzi. O, w mordę. A to, żem się popisał? Nie myślałem, że te szczury będą takie mocne. Dobra, nic nie widzieliście. A, bo na razie po prostu ominę te szczurki. Dobra, tutaj leżały jakieś śmiecie po drodze. O właśnie, złoto. Roślinki. Albo może zróbmy to inaczej, bo przecież mam... Ogniczek strzału i tak do niczego innego nie użyję, więc... O. Oj! 2 dziabnięcia i już pół HP poszło. Brawo. Thank you.
Dobra. Idziemy dalej. Trzeba dojść do tej drugiej bramy. Ale i tak trzeba wszystko pozbierać. Niczego nie zostawiać. A mięso kopacza też mi się przyda zamiast płotek. Coś jeszcze? Nie. To idziemy. Kurcze, będą krwiopijcy. Ciekawe, czy dam radę koło nich przebiec. Tu nie wejdę. Tu też nie. Szlak, ja chyba miałem tam wejść. I tutaj koło wieży przebiec. O właśnie. Tak to miało wyglądać. Dobra, jeszcze nie spadłem. To dobrze świadczy. Nie chcę podciągać tych wilków, kurde, tam do tego strażnika, co tam stoi na rozdrożach. A na początku każdy eksp się liczy, dlatego po prostu przebiegnę. A nie, tu nie było krwiopisów na początku. Dobra. Więc wszystko pasuje. O, mówiłem o tym gościu. Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? A co cię to obchodzi? To nie twoja sprawa. Skoro tak twierdzisz, tylko żebyś się nie zdziwił, jeśli przydarzy ci się coś bardzo niemiłego. Życzę udanego spaceru. Życzę udanego spaceru. Zadziała? Nie, że zadziała. Albo nie. On po prostu za dużo gada. Dobra, szybki sejwik. Jesteśmy w środku, tak? Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. To trzeba tutaj, kurde, ze wszystkimi pogadać. Nie mów. Jak idzie interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Pokaż mi Przeskoczyłem. A to coś ciekawego, co bym mógł użyć? Nie bardzo. Przecież okropnie. Mogę coś sprzedać? Oczywiście. Różne śmieci. On po prostu za dużo gada.
niczego nie można. Ja w ogóle tego mieszka nie otworzyłem, a tam jest 50 sztuk aż. A będzie jeszcze gorzej. Szybki save, idziemy dalej. On po prostu za dużo gada. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Okej. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Zawsze to dlatego pokażę. Mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Opowiada takie rzeczy. Co wiesz na temat bandytów? On po prostu co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. To interesujące. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale lepiej nic by było, z tego. Gdyby się przymknął. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodu. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. Mag ognia wlazł mi w kadr. Niedobry. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Zawsze nie mogę się załamać wszystkim. To niewiele. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Zawsze będzie jeszcze gorzej. A czemu niby miałbyś to zrobić? Teraz każdy już o tym wie. Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Teraz każdy już o tym wie. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Spokojnie. Mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Jestem, kurde, prodetektyw. Już go znalazłem. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Nie. Nigdzie nie idziesz. Zatrzymaj się, cholero. Pieprzarz zaczął kurzyć.
mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Powinienem wydać się straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Trudno. Zobaczymy, co będzie. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. Dobra, jeszcze z tymi jego mościami trzeba pogadać. Hej, ty! Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Może jeszcze jedno piwko? Nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. No nie wiem. A ty co tu słuchajcie, robisz? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinicz. Co tu porabiasz? Na rozkaz wielmożnego lorda Klagena ogłasza wykonuję się, co zlecenia następuje. Magów i paladynów. W związku z atakiem właśnie dostarczyłem trzem karczmarzom w mieście każdy jego wino z klasztoru. Ma obowiązek przygotować się do walki tak, może jak się pozwala zamknąć. Mu na to jego stan majątkowy. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i oręż, a także natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. Jednym z nich jest ten miły człowiek za barem. Drugim jest Karagon, prowadzący tawernę na Placu Świątynnym. Trzecim zaś Cardiff, właściciel knajpy w dzielnicy portowej. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? My, nowicjusze, poszukujemy oświecenia w modlitwie do Inosa. Pod nadzorem magów przyswajamy też podstawy wiary. Służymy im, by oni mogli służyć Inosowi. No i przygotowujemy się do zjednoczenia z ogniem. Okej. Ja tam do klasztoru nie chcę iść. Słuchajcie, słuchaj. We wszystkich miastach sędziowie cywilni zostają każdy, kto popełni przestępstwo. To jest całkiem ciekawe, że jak się zbiera cokolwiek, to kurde surowej karze. Przerywa gadanie. Egzekucją tego prawa zajmie bardzo się wielmożny lord Andrzej. Witaj, przybyszu. Nazywam się Baltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety, muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów, ale wkrótce dostanę nową dostawę. Znowu wybrałem złe miejsce, kurde. Jest. Nie. Muszę to poprawić. O. Teraz. Słyszałam co innego. Pokaż mi... Aha, nie masz nic więcej. Tak, to bardzo... Dobra. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie. Mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. Dobra, pogadam, ale najpierw
Trzeba nagrodę odebrać za tego jegomościa. Ciekawe ile dostanę. Przeczuwam, że stówę. Słuchajcie, słuchajcie. Trenujcie, chłopcy, bo orkowie są w pobliżu. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? Chodzi o święty artefakt. Oko Inosa. Oko Inosa. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeśli naprawdę istnieje artefakt o takiej nazwie, będą o nim wiedzieć tylko najważniejsi przedstawiciele naszego zakonu. Dlatego muszę porozmawiać z samym Lordem Hagenem. Lord Hagen przyjmuje tylko palladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. O, jakiś chędożony szlachcic, kurde, się znalazł. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengar okradł kupca Jore. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto twoje pieniądze. Dobrze. Złotko. To mamy 500. No już biedni nie jesteśmy, ale bo do bogatego też brakuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać lasu. Tak, to z jego gadaniem w tle i tym widokiem na kuini zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, dajcie suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!